Spróbujemy dzisiaj przywrócić sprawność swoim pędzlom, czyli usunąć starą, zaschniętą farbę. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przetestuję środek usuwający starą, zaschniętą farbę i sprawdzę, czy da się przywrócić pędzle do pierwotnego stanu, aby mogły nam w dalszym ciągu służyć do malowania. Jak zapewne większość z Was już wie, że przy malowaniu farbami olejnymi bardzo ważną rzeczą jest dokładne wyczyszczenie każdego pędzla na koniec pracy, usunięcie resztki farby, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, farba zaczyna nam się zbierać na dnie tutaj włosia, przy skówce zaczyna wysychać po jakimś czasie, twardnieć i pędzel zaczyna nam się robić coraz szerszy, te włosie zaczyna się tak rozszerzać. Tutaj nie wiem, czy uda nam mi się pokazać w dnie tą resztkę zaschniętej farby i później nie jest tak łatwo ją usunąć. Czasami właściwie przydaje się pędzel taki roztapierzony do malowania niektórych rzeczy, ale zazwyczaj będziemy potrzebować jednak takich płaskich pędzli i dobrze jest utrzymywać je w dobrej formie, aby nam się właściwie ta farba nie zbierała na dnie. A jeżeli już tak się stanie, spróbujemy dzisiaj właśnie tą resztkę farby usunąć przy pomocy tego płynu. Przetestujemy go, zobaczymy, czy działa. Przygotowałem sobie już kilka pędzli i spróbuję je teraz wyczyścić z tych resztek farby. Czyli naleję sobie teraz do jakiegoś pojemniczka tego płynu. Zostawię je teraz zanurzone w tym płynie na całą dobę i jutro zobaczę, co z tego będzie. Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się trochę lepszego efektu. Co prawda po mętnym płynie widać, że coś tam się zaczęło rozpuszczać, ale szału nie ma. Próbowałem jeszcze w czystym płynie poprzyciskać trochę włosie pędzla do ścianek słoika, żeby trochę rozmiękczyć tą farbę, ale bez większego skutku. W dalszym ciągu duża ilość farby jest na dnie i czuć takie zgrubienie przy skówce. No nic, spróbuję jeszcze zrobić drugie podejście. W dalszym ciągu efekt jest słaby. Być może moje pędzle były już za bardzo wyschnięte. Wprawdzie niektóre z nich leżały sobie tak z parę lat, a farba olejna niestety po takim czasie wysycha na kamień. Postanowiłem jednak, że nie poddam się tak łatwo i kupiłem jakiś drugi płyn z innej firmy.
ale nie nastawiałem się na lepszy efekt, bo w końcu poprzedni preparat był znanej angielskiej firmy. Wygrzebałem jeszcze jakiś stary pędzel, który był ze mną chyba od początku mojej przygody z malarstwem i miał bardzo mocno zaschniętą farbę. Zatem nalewam płyn do słoiczka, rzucam swoje pędzle i czekam. Ku mojemu zdziwieniu płyn był bardzo brudny, co by świadczyło o tym, że potraktował farbę bardziej agresywnie niż ten poprzedni. Kiedy poruszałem trochę włosiem i poprzyciskałem je do ścianek, widać jak farba się rozpuszcza. Co prawda w tych najbardziej starych pędzlach całkowicie nie została usunięta, ale tak jak mówiłem, były to ekstremalne przypadki, gdzie zaschnięta farba miała parę lat. Jeżeli jednak nie będziemy dopuszczać do takiego zalegania i wysychania farby w dnie, tylko powiedzmy raz na jakiś czas rzucimy sobie do takiego płynu, to na pewno ten płyn poradzi sobie z usunięciem zalegającej farby. Po takim czyszczeniu dobrze jest pędzle opłukać jeszcze przy użyciu mydła, najlepiej szarego, ale w zwykłym też można. Chodzi o to, aby usunąć te resztki brudu. Pamiętajmy zatem, aby nie dopuszczać do sytuacji, w której farba nam zalega i wysycha. Najlepiej wyrobić w sobie taki nawyk, że po każdym malowaniu dokładnie czyścimy cały sprzęt, czyli zbieramy z palety resztki farby, na przykład szpachelką, i czyścimy ją od razu. Pędzle ja czyszczę w ten sposób, że wrzucam je najpierw do słoiczka z terpentyną brudniejszą, którą używałem do spłukiwania farby na bieżąco podczas malowania obrazu, i z grubsza je opłukuję, a następnie ręcznikiem kuchennym staram się wycisnąć całą farbę z włosia. Potem wrzucam jeszcze raz je do terpentyny, tylko że już czystej. I jeszcze raz staram się je doczyścić. A na koniec opłukuję je jeszcze w acetonie. I tyle. Jeżeli terpentyna w słoiczku Wam się zrobi mętna, możecie odstawić ją na parę dni, wtedy osad opadnie na dno i będziecie mogli zlać z góry ten czysty płyn, a osad ręcznikiem papierowym usunąć. Także to chyba tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.